były premier, europoseł Leszek Miller. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Leszek Miller to nie tylko były premier, europoseł, to także ekspert, komentator, który dobrze zna realia życia politycznego w kraju. Panie premierze, krótka jest pamięć po kolegach w polityce chyba. Były wiceminister Prawa i Sprawiedliwości Piotr Wawrzyk został aresztowany, a jego dawni partyjni koledzy, także przełożeni Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński, mówią dziennikarzom, że nie kojarzą człowieka. Proszę pana, pamięć w polityce zależy od stanowiska. Jeżeli mówimy o kimś, kto idzie w górę i kto zajmuje ważne stanowiska i kto otwiera przed sobą jakąś perspektywę, to wtedy on ma bardzo wielu znajomych. Jeżeli jest odwrotnie, jeżeli pogrąża się w dół i w dodatku jeszcze ma przed sobą poważne konflikty z prawem, to wtedy praktycznie nikt go nie zna. To tak to będzie wyglądać, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości teraz odetną się od Piotra Wawrzyka? Tak to będzie wyglądać. Im bardziej znaczące podejrzenie o przestępstwo, im, nazwijmy to popularnym sformułowaniem, im polityk jest bardziej umoszony, to ma mniej przyjaciół. No właśnie, a na ile umoczony jest Piotr Wawrzyk? Czy to w pańskiej ocenie jest główny winowajca tej tak zwanej afery wizowej, czy to jednak jest kozioł ofiarny? To nie jest kozioł ofiarny. Wydaje mi się, że można mówić o współuczestnictwie. Natomiast czy to jest szef tej wizowej mafii? Czy to u niego zbiegają się wszystkie sznurki i wszystkie nitki tego skandalu i tego przestępstwa, to dopiero się dowiemy. Ale na pewno ten wiceminister, były wiceminister, jest kluczową postacią w tej aferze. Dowiemy się tego na pewno z prokuratury, dowiemy się tego także w czasie działania komisji do spraw afery wizowej. Poza tym będzie także komisja do spraw Pegasusa, działa też komisja do spraw wyborów kopertowych. W pańskiej ocenie, która z nich wzbudzi największe emocje i może ujawnić największe nieprawidłowości? Wie pan, każda z nich ma swój obszar szczególnego zainteresowania. Trudno mi oczywiście powiedzieć, która się przebije najbardziej do świadomości publicznej, ale każda z nich będzie dokumentować, że mieliśmy do czynienia z władzą całkowicie skorumpowaną, zdegenerowaną. Władzą, której jedynym celem było zarabianie pieniędzy i wyzyskiwanie państwa polskiego i obywateli Rzeczpospolitej do granic wytrzymałości. Można sobie wyobrazić, co by dalej było, gdyby wybory 15 października zakończyło się inaczej. To, co dzisiaj wiemy, to, co się wylewa na powierzchnię, byłoby dalej ukryte, a proceder wyzyskiwania państwa polskiego dalej by kwitł. Panie premierze, przechodząc do najnowszych spraw sejmowych, to posłowie odrzucili wniosek o odwołanie ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Jak pan ocenia tę decyzję? Bardzo dobrze. Miałem okazję słuchać fragment wystąpienia pana ministra. Ono było bardzo dobrze skonstruowane. Zawierało też pewien istotny ładunek intelektualny. Więc bardzo dobrze oceniam decyzję posłów. Każdy, kto obiektywnie może spojrzeć na to, co się działo w telewizji publicznej czy w radiu publicznym, musi stanąć po stronie ministra kultury. Dobrze ocenia pan wystąpienie ministra Sienkiewicza, dobrze ocenia pan decyzję posłów w tej sprawie, ale czy dobrze ocenia pan sposób wdrażania przez ministra Sienkiewicza zmian w mediach publicznych? Wiem, że są różne zastrzeżenia. Pan minister Sienkiewicz nie użył jednego instrumentu, mianowicie zmian w Krajowej Radzie Mediów. To jest zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem to miejsce, które może podejmować decyzje dotyczące zmian. Jest ono obarczone oczywiście wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie stwierdza się, że niektóre kompetencje tego ciała zostały niesłusznie odebrane Krajowej Radzie
radia i telewizji. No ale pan Sienkiewicz wybrał inną metodę. Ważne, że ona jest skuteczna, bo okazała się skuteczna. Nie wykazuje się zbyt dużą brawurą w tych działaniach? No, nie, wie pan, dlatego że tej sytuacji nie można było dalej kontynuować. Ja zresztą uważam, że gdyby nie było innego wyjścia, to sytuację w telewizji należałoby rozwiązać siłowo. Po prostu ci ludzie, którzy tam pracowali, oni nie są żadnymi dziennikarzami. To jest banda złoczyńców, którzy za ogromne pieniądze codziennie kłamali i codziennie wprowadzali obywateli Rzeczpospolitej w błąd, mając pogardę zresztą także dla obywateli, uważając, że wszystko, co oni powiedzą, obywatele przełkną. Więc dla takich ludzi nie ma miejsca ani w mediach, ani w polityce, ani w życiu publicznym. Prawo i Sprawiedliwość chyba liczyło na polityczne paliwo, wnioskując o odwołanie ministra Sienkiewicza. Jednak temat wydaje się dość mocno uciął premier Donald Tusk swoim wystąpieniem. Posłuchajmy fragmentu. Waszą wiarą jest chciwość. Waszym bożkiem jest mamona. To jest prawda o prawdziwej motywacji PiS-u. To jest powód, dla którego walczą z taką namiętnością o ten system. Wiarą PiS-u jest chciwość, a bożkiem mamona. Sam premier Leszek Miller chyba by się nie powstydził takiej metafory. Nie, uważam, że ona jest trafna. Wie pan, ja z własnej praktyki pamiętam, że tym mechanizmem wotum nieufności do ministra trzeba posługiwać się bardzo ostrożnie, bo ono z punktu widzenia opozycji wygląda bardzo atrakcyjnie. No, zmusza się ministra do tłumaczenia się, jest okazja do wygłoszenia przemówień i tak dalej. Tylko trzeba zawsze zadać sobie pytanie, kto na tym więcej zyska, czy wnioskodawcy, czy władza. I tutaj mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem, że więcej zyskał obóz rządzący niż opozycja. No, trafili po prostu na dwóch zawodników, mówię o Tusku i o Sienkiewiczu, z którym oni sobie rady dać nie mogą i to powinna być dla nich ogromna przestroga. Premier Donald Tusk cytował też polityka PiS Marcina Horałę, który powiedział, jeśli ktoś coś ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Premier także podzielił polityków PiS na dwie grupy, która kradła zgodnie z procedurami i która kradła niezgodnie z procedurami. Trzeba też przyznać, że to dość zręczny zabieg. Tak, zresztą i w przemówieniu pana Sienkiewicza i pana premiera Tuska jest pełno takich fragmentów, które wejdą do języka polskiej polityki. No, parlament jest od tego właśnie, żeby mówić, żeby posługiwać się jak najbardziej trafną argumentacją. No i wczoraj to widzieliśmy i słyszeliśmy, że obydwaj panowie stanęli na wysokości zadania. Przechodząc do kolejnych decyzji, jakie zapadły w Sejmie, uchylono immunitet Grzegorzowi Braunowi, posłowi Konfederacji. Co pan sądzi na ten temat? Czy słusznie teraz prokuratura może na spokojnie zająć się tą sprawą? No oczywiście to, co zrobił pan Braun, nie może pozostać bez echa i nadaje się do postępowania prawnego. Więc słusznie prokurator wystąpił o uchylenie immunitetu i słusznie większość sejmowa ten immunitet cofnęła. Wyjątkowa zgodność w Sejmie. Za uchyleniem immunitetu głosowało 417 posłów. No właśnie, rzadka większość w Sejmie. Takiej zgody jednak nie było w sprawie Krzysztofa Bosaka. Ten pozostanie wicemarszałkiem Sejmu. Wniosek Lewicy o jego odwołanie nie znalazł poparcia większości. Słusznie czy nie? Według mnie słusznie. Ja generalnie jestem przeciwko stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej. I trochę się dziwię tym, którzy wnioskowali, bo oni jednocześnie bardzo zdecydowanie występowali przeciwko innej formie odpowiedzialności zbiorowej, mianowicie
odebrania dużej części emerytur tak zwanym funkcjonariuszom mundurowym jeszcze z czasów PRL, gdzie zastosowano typową metodę odpowiedzialności zbiorowej. No więc jeżeli występujemy przeciwko temu instrumentowi, no to trzeba ją rozciągnąć na wszystkie przypadki, także na przypadek pana Bosaka. Pozostaje tak, że w prezydium Sejmu opozycja ma swojego reprezentanta i chyba niezależnie od barw politycznych i sympatii politycznych, to dobrze. Dobrze, oczywiście. Im bardziej zróżnicowany jest prezydium Sejmu, im bardziej to jest miejsce na ucieranie się różnych poglądów i przygotowania sesji sejmowych pod każdym względem najlepszych, to lepiej oczywiście dla życia parlamentarnego. Głosowanie w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka wywołało podziały w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ Mariusz Błaszczak domagał się dyscypliny partyjnej w sprawie tego głosowania. To jednak nie uzyskało poparcia. Innego zdania zupełnie był Przemysław Czarnek. Czy to oznacza początek tarć, początek zmian być może w Prawie i Sprawiedliwości? Ja myślę, że tam buzuje ogień od momentu wyborów, w których PiS stracił władzę. Więc teraz będziemy widzami częstych takich przypadków, kiedy ten tłumiony ogień będzie się pojawiał i będziemy go wyraźnie widzieć. Zwykle jest tak, że ci, którzy tracą władzę, mają bardzo, bardzo poważne problemy i muszą sporo się natrudzić, żeby utrzymać zwartość swojego klubu. No już nie mówiąc o tym, że często jest tak, że jeżeli ugrupowanie traci władzę, to pierwszym, który podaje się do dymisji, jest szef tego ugrupowania. Czy patrząc na ten spór, na ten konflikt pomiędzy Czarnkiem i Błaszczakiem w sprawie Konfederacji i w sprawie marszałka Bosaka, można przewidywać, że w przyszłości być może powstanie taki twór popisowski połączony z Konfederacją, a przynajmniej z jej częścią? Może. Ja w ogóle uważam, że te 4 lata, które nas czekają, uważam, że nie będzie żadnego skrócenia kadencji Sejmu i nie będzie żadnych przyspieszonych wyborów. Więc te 4 lata, które nas czekają, będą obfitowały w rozmaite przetasowania na scenie politycznej. No po prostu im bliżej potem będzie wyborów, tym częściej ugrupowania będą myślały, jak się ustawić w szyku bojowym, żeby odnieść zwycięstwo. To będzie w ogóle interesująca kadencja przez wiele czynników, także i międzynarodowych, także i czynników, które mają wpływ na naszą politykę zagraniczną. No a PiS na pewno czeka bardzo wiele wstrząsów, bo nawet jeżeli dzisiaj tam się nie myśli o zmianie przewodniczącego, to z biegiem czasu zacznie się myśleć. PiS próbuje chyba cementować swój elektorat i swoje struktury tym mitem założycielskim uwięzionych Kamińskiego i Wąsika. Czy to jest wystarczające polityczne paliwo, by dać tej formacji politycznej siłę na kolejne lata? Dla jakiejś części wyborców PiS-u tak, ale to nie będzie duża grupa, o wiele mniejsza w każdym razie niż inny mit założycielski. Mam na myśli oczywiście tragedię w Smoleńsku. Tutaj zresztą w Parlamencie Europejskim odzew na fakt tej sprawy jest o wiele mniejszy niż zakładana, zwłaszcza niż zakładał PiS. Praktycznie się o tym nie mówi. Jeden poseł z Węgier, polityczny kolega premiera Orbana, próbował to wnieść, ale bez skutku. Tutaj w Parlamencie Europejskim jest dokładna znajomość sytuacji, która była w Polsce i naprawdę zwycięstwo Donalda Tuska zostało przyjęte z wielką ulgą. Jeżeli w Polsce, w PiS-ie, zwłaszcza ktoś myśli, że można będzie oszukać Europę, tak jak się oszukiwało Polaków, no nie, tutaj o żadnym oszukiwaniu mowy być nie może. No właśnie, a co mówi się w Parlamencie Europejskim o Kamińskim i Wąsiku, o ich uwięzieniu?
Nic się nie mówi praktycznie. Ten temat nie istnieje. Jest czasami poruszany przez posłów PiS-u, ale jeżeli PiS liczył na to, że tu się pojawi jakiś pomysł, żeby włączyć do debaty plenarnej temat tych dwóch więźniów, to bez żadnych szans. To się nie stanie po prostu. Większość posłów w Parlamencie Europejskim dokładnie zna okoliczności tej sprawy, wie jaka była Polska przed wyborami i wie jaka Polska jest po wyborach. Także jeżeli ktoś tu liczy na jakieś rozegranie na arenie Unii Europejskiej, to się bardzo pomyli. Parlament Europejski wielokrotnie interweniował chociażby w sprawie więźniów politycznych na Białorusi. Jak pan ocenia nazywanie Kamińskiego i Wąsika osadzonych w polskich zakładach karnych więźniami politycznymi? No to jest taki ogromny cios w prawdziwych więźniów politycznych. No bo jak można porównywać więźniów politycznych osadzonych w koloniach karnych na Białorusi czy w Rosji, czy w ogóle poza naszym kontynentem. Jak można porównywać ich los, powody ich zatrzymania i uwięzienia z powodami uwięzienia pana Wąsika czy jego kolegi? Przecież ci politycy nadużyli władzy. To jest w wielu kodeksach karnych. Także tutaj w Europie czyn zagrożony ogromnym więzieniem łącznie z dożywociem, na przykład w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jest to traktowane tak jak gdzie indziej, więc jeżeli pan Andrzej Duda opowiada o tym, że będzie pisał listy do przywódców, żeby ich poinformować o więźniach politycznych, to niech pan Andrzej Duda pamięta, że listy mogą napisać też inni politycy w Polsce, zwłaszcza ci, którzy reprezentują rząd. I każdy prezydent czy każdy premier, który by otrzymał taką informację, najpierw zapyta się, za co oni siedzą. A jeżeli usłyszy, że siedzą za nadużycie władzy, że wykorzystywali cały swój aparat do gnębienia innych ludzi, no to oczywiście każdy wzruszy ramionami i straci zainteresowanie tą sprawą. No właśnie, wywołany przez pana prezydent Andrzej Duda próbuje interweniować w sprawie uwięzionych Kamińskiego i Wąsika. Rozmawiał na ten temat podczas forum ekonomicznego w Davos z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię, pani komisarz, nie reagujecie w ogóle w Komisji Europejskiej i to, że poprzednio byliście absolutnie uwrażliwieni na każdą próbę jakiejkolwiek zmiany prawnej w Polsce i bez przerwy mówiliście o naruszeniu zasad praworządności. Podejmowaliście kolejne działania kontestujące właśnie kwestie praworządności w Polsce. Zmiany za każdym razem uważaliście za idące w kierunku naruszenia praworządności. Mówię, przecież to jest hipokryzja, to jest oczywista hipokryzja. To hipokryzja, panie premierze? Przedstawiciele wspólnoty nierówno traktują polskich polityków? Oczywiście, że nie. Tamte interwencje Komisji Europejskiej były jak najbardziej właściwe. No ale szkoda, że pan Duda nie powiedział, jaka była odpowiedź pani wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Zarówno rzecznik Komisji, jak i właśnie przedstawiciele Komisji powiedzieli wyraźnie, że nie będą się tą sprawą zajmować. Nie będą zajmować się sprawą jednostkową, no a w podtekście nie będą zajmować się sprawą uwięzienia polityków, którzy naruszyli w sposób drastyczny prawo. Można bronić ludzi, którzy są więzieni za swoje przekonania czy zachowania polityczne, ale nie można bronić ludzi, którzy popełniają ciężkie przestępstwa. Panie premierze, na koniec mamy termin wyborów samorządowych. 7 kwietnia pójdziemy do pierwszej tury głosowania, do urn. Lewica powinna wystartować sama w tych wyborach, czy jednak zabiegać o wspólne listy? Nie wiem. Pierwsze skojarzenie jest takie, żeby jednak pójść w jakiejś koalicji, ale słyszę, że
budowanie koalicji na wybory samorządowe jest o wiele trudniejsze niż na wybory parlamentarne, więc pewnie wszyscy pójdą oddzielnie. No a jakie będą tego skutki, zobaczymy. Uważa pan, że to będzie z niekorzyścią dla Lewicy, że wystartuje sama? Jeżeli wystartuje sama, to uzyska bardzo marny wynik. Były premier, europoseł Leszek Miller. Dziękuję panie premierze za tę rozmowę. Dziękuję.